Siema, to Dogi, witam was w nowym odcinku z mojego serwera BoxPB, czyli bagance.pl. Generalnie około pół godziny temu poprosiłem was na karcie społecznej o to, abyście pisali wyzwanie na odcinek z BoxPB. No jak widzicie, już w tym czasie zgromadziło się naprawdę dużo fajnych propozycji. No ale jeszcze zanim przejdę do filmu, to może pokrótce przedstawię wam zasady. A więc generalnie, jeżeli uda mi się wykonać zadanie, nic się nie dzieje, ale jeżeli nie uda mi się wykonać zadania, to na ekranie wyświetla się kod na 20 zł paysef karda. Generalnie nie będą one wyświetlać się jedynie pod koniec wyzwania, tylko również mogą się wyświetlić w środku, specjalnie po to, żebyście po prostu nie skipowali wyzwań. Także ja zapraszam do oglądania i przechodzimy do pierwszego wyzwania. No a pierwsze wyzwanie, które wpadło mi w oko, jest od Loliu137, który napisał: zabij kogoś w 5 minut na najsłabszych itemach i oczywiście na itemach wieśniaka. Nie wiem, czy mi się to uda, no ale po prostu sprawdźmy to. No i dobra, szybko lecimy oczywiście w poszukiwaniu jakichś graczy. Przypominam, że freekille się nie liczą, no bo, no kurde, no byłoby to dla mnie zbyt proste, zabicie po prostu w 5 minut jednej osoby, takiej wiecie, no nieważne jakiej, no bo takie freekille, no... O kurna, macie, ile on mi HP zadaje! O kurna, dobra, ej, nie, ten challenge totalnie będzie prosty. Coś czuję, że zaraz chyba na Allegro Paysef Cardy będą kupowane. I ja chciałem się tylko wtrącić, że Allegro tu mogła być wasza reklama. Ogólnie raczej będę targetował w osoby posiadające diamentowego seta. A jeszcze szybko się wtrącę, w ten piątek o godzinie 18 startuje nowa edycja Drop SMP. Także wbijajcie, nowa eda dropa, piątek 18:00, wbijajcie i dobra, zapraszam dalej do filmu. No bo wiadomo, że jakby te osoby z diamentowym setem mają maksymalnie seta Asterixa, który w sumie nie jest jakiś giga trudny do zabicia, w sensie, no oczywiście, że jest trudny, ale no na pewno o wiele prostszy niż taki set Obelixa tutaj na takim typie. Ale jak widzicie, mam już pierwszego oponenta. Oczywiście zanim go w ogóle zaatakuję, to wypiję sobie tutaj Strange'a. Dobra, no i atakujemy ziomka, no miejmy nadzieję. Kurna, nie mam oczywiście żadnych bloków. Także dobra, ja się tutaj podkopię troszeczkę do góry. No i zobaczymy, czy uda mi się. Nie, no kurna, ja pierdzielę, nie, dobra. Nie wiem, czy to widzieliście, ale oni mi kurna zadają tyle HP, że to jest przeniemożliwe. To jest... Jak? Nie, dlaczego? Także no co, wyzwanie przegrane, poproszę o kodzik, no i lecimy z kolejnym wyzwaniem. Wyżebraj na multikoncie itemy lwa w 5 minut. Generalnie myślę, że raczej to nie będzie ciężkie wyzwanie, bo ja sporo mam w sumie takich osób na serwerze, które nawet by mi dały 3 razy lepszego seta. Także ja w tym momencie odpalam minutnik, no i zaczynamy wyzwanie. Dobra, generalnie totalnie nie wiem, od czego zacząć, także po prostu napiszę do jakiegoś, nie wiem, mojego widza, który coś do mnie pisał, czy da mi jakiekolwiek itemy. Oczywiście od i również się liczą, no bo, o dobra, kiedy live dog, dobra, MSG, szef sam, ej mordo, bo jest prawa, proszę, daj mi jakieś itemy, dobra, okej, okay, zobaczymy, napisałem dwa razy, o, jakiś glazownik w ogóle przede mną macha, dobra, napiszmy to samo do niego, dobra, napisałem do glazownika to samo, miejmy nadzieję, że którykolwiek z tej dwójki item mi da, byłoby naprawdę super miło i w ogóle przeniesamowicie, ponieważ zostało mi w tym momencie jedynie 3 minuty i 45 sekund około, o, kolejna osoba, glazownik zapisał ok, dobra, to jeszcze napiszę to samo w sumie do tego panie lisu, dobra, i napiszę, dobra, i dajmy temu glazowniksowi trade'a. Kurna, nie jest zasięgły, ej, gdzie jest glazownik? Mordo, mordo, nie uciekaj ode mnie, nie. Kurde, on chyba uciekł. Nie, no ja pierdzielę, mam ostatnie 3 minuty i 20 sekund. Chodź tu do mnie, fast, please. Nie, no ja pierdzielę, nie mogę przypierdzielić takiego prostego wyzwania, przecież to jest przesada. Generalnie panie lisu właśnie zaakceptował wyzwanie i mi daje itemy lwa. I ja pierdzielę, dobra. Ja myślałem, że to chociaż będzie trudne, więc no co, wyzwanie zaliczone i lecimy do kolejnego wyzwania. No i kolejnym wyzwaniem, które wykonam, będzie pójść na klepę z itemami za 100 zł i zabić kogoś w 5 minut. Także ja w tym momencie przechodzę na stronę bagance.pl, no i sprawdźmy, ile kluczy uda mi się kupić. Dobra, więc właśnie jestem na stronie serwera, wybieramy oczywiście tryb BoxPvP, no i zobaczymy, ile tej kluczy mi się uda ogarnąć. Oczywiście kupujemy legendarne klucze, no bo wiadomo, że no jakby pospolite to jest giga szczok. No i za 100 zł mamy... Kurde, niestety nie kupię 80 i 10 gratis, bo to kosztuje 120, także kupimy sobie osobno 40 sztuk za 60 zł, 20 sztuk za 30 zł i... Kurne, nie starczy już na te 10 sztuk, dobra. Dobra, no to niestety będę mógł kupić tylko 40 i 60, czyli 60 klucz sobie za to kupię. Także no co, ja tutaj używam sobie swojego tajnego kodu. No i przechodzimy do Minecrafta sprawdzić, jakie itemy ogarnę. No i czy w ogóle kogoś zabiję. Okej, a więc właśnie na moje konto przyszło 60 legendarnych kluczy. Także ja zabieram się za otwieranie. No i po krótkim cięciu zobaczymy, co mi dropnie. Okej, a więc przed chwilą otworzyłem właśnie ostatniego legendarnego klucza. No i jak widzicie,
takie itemy udało mi się dropnąć. Oczywiście oprócz tego miałem jeszcze pełno jakichś, kurde, nie wiem, butów Asterixa, hełmów Asterixa i tak dalej. Ale oczywiście nadwyżkę, jakby tego, czego nie potrzebuję, wypierdzieliłem. No i generalnie wciul totemów. Ja naprawdę nie wiem, co jest z tym dropem na totemy, ale on jest zdecydowanie za duży. Chyba będziemy musieli go pomniejszyć, bo naprawdę to jest giga przesada. Ale generalnie uważam, że całkiem fajny drop z tej racji, że jakby mam już na sobie seta Asterixa. No i dodatkowo mam jeszcze pełno odłamków, które na pewno wykorzystam do zupgrade'owania oczywiście tego seta. Nie wiem, jaki set będę miał pod koniec, ale w tym momencie idę do villagerów, no i po prostu razem wspólnie się przekonajmy. No ale ja obstawiam może set Herkulesa, nie wiem, czy to się uda, ale no, myślę, że to jest całkiem możliwe. Także, nie, dobra, Herkulesa nie, bo przecież ja na Zeusa nawet nie mam. Dobra, okej, okay, dobra, Posejdona set będzie na pewno. Także ja robię szybko cięcie i lecimy do villagerów. Na samym początku może zamienimy sobie te odłamki Zeusa na odłamki Posejdona, gdyż ponieważ no na Zeusa seta na pewno mnie stać nie będzie, także w ogóle to mi nie jest potrzebne. Kurna, ja teraz dopiero ogarnąłem, że ja odłamki mistrza dropnąłem? Co jest grane? Nie, nawet nie wyobrażacie sobie, jak mały jest na to procent szans. Ja generalnie otwierałem to na Tiny Tasku, jakby nie było mi przy komputerze i nie zwróciłem na to uwagi, ale ja dropnąłem kurna pieprzone odłamki mistrza. To jest kurna trzeci najlepszy odłamek. Ej, dobra, nie, szczerze wam powiem, że może będzie mnie stać na tego Herkulesa. Nie, naprawdę, bo dopiero teraz to ogarnąłem. Nie, te skrzynki za bardzo oddają, widzę. Patrzcie, cztery odłamki Terminatora. Co jest? Osiem, dobra, okej. Okay. Dobra, wymieniamy to. Nie wiem, jakiego seta będę miał, ale już widzę, że mocnego. Także najpierw go sobie chyba zupgrade'uję. Oczywiście na seta, seta Obelixa. Także musimy tutaj wymienić trochę odłamków Posejdona oczywiście, żeby zrobić sobie seta Obelixa. Chyba tyle wystarczy. Nie, dobra, jeszcze trochę muszę dodać. Dobra, tyle powinno nam spokojnie styknąć. No to co, ja może zrobię szybkie cięcie i jak będę miał już całkiem... No jak będę miał już dobre itemy, to wam pokażę, co mam i pójdziemy na klepę. Okej, okay, a więc wracam generalnie po cięciu. W tym momencie mam seta Obelixa, ale wracam do was z tego powodu, że chciałem wam pokazać po prostu, ile po przemieleniu tego wszystkiego na odłamki po prostu mam odłamków Posejdona. I jakby to wam pokazuje, jak silne są odłamki mistrza. Także ja w tym momencie idę zamieniać na seta Posejdona, ale coś czuję, że uda mi się nawet gladiatora wbić na tym 100 złotych, także dobra, lecimy do villagera i zobaczymy, co uda nam się zdobyć. No i jednak, kurna no, set komety maksymalnie. Myślałem, że uda się ogarnąć seta gladiatora, ale jak widzicie, kurna nie starczyło mi na tego. Kurde, miecz mogłem zrobić, ale nie pomyślałem. No dobra, trudno. No dobra, będę miał całego seta. Nie pomyślałem i jakby, kurna, mogłem najpierw miecz zrobić. Dobra, no trudno, no trudno. Powiem wam, że i tak jest całkiem spoko. W ogóle nie wiem po co ja upgrade'owałem w ogóle killów. Nie, teraz tak sobie pomyślałem, że trochę bez sensu. No ale jak widzicie, item mam dosyć dopierdzielone. Dokupię sobie jeszcze trochę stręczy koksów. No i możemy iść na klepę. Okej, okay. Okej, okay, ja więc wracam. Okej, okay, więc wracam generalnie do was i jak widzicie, no pod koniec mam tutaj całą zbroję komety, miecz Herkulesa, kill of Herkulesa, pełno stręży, pełno totemów, pełno pajęczyn, no i generalnie zostało mi jeszcze pełno odłamków, ale niestety nie mam na co je spożytkować, także w tym momencie odpalam minutnik. Dobra, generalnie szczerze wam powiem, że coś czuję, że jakby bardzo prawdopodobne jest to, że ja kogoś zabiję. Jakby wiadomo, ja nie jestem jakiś super i tym podobne, no ale przepraszam bardzo, mam seta komety, tak? Mam seta pieprzonej komety. Także wydaje mi się, że całkiem prawdopodobne jest to, że po prostu uda mi się to zwyciężyć. Odpalę sobie tutaj jeszcze ten licznik, żebym widział, ile mam jeszcze w miarę czasu. Wypiję sobie oczywiście to jaj stręża. No i walę. Aha, dobra, uciekł mi ziomek, fajnie. Ale generalnie tak jak mówiłem wam wcześniej. Ej, czemu ja... Aha, dobra, bo ja mam tekstur paka generalnie na to, że ognia nie widać. W ogóle, nie wiem w ogóle skąd przyszedł mi taki pomysł, że jakby nie będę widział ognia w teksturpaku, ale generalnie tego mam teksturpaka, także się po prostu nie zdziwcie. Ale ogólnie coś tak mi się wydaje, że ziomek przede mną nie dość mocno ogarnia, także pogodzimy go sobie troszeczkę. Miejmy nadzieję, że on gdzieś tutaj się na górze zaczął, no mam ostatnie 3,5 minut, nie, ja naprawdę widzę, nie chcę tracić pieniędzy, nie? Ja naprawdę nie chcę tracić pieniędzy, także ja tutaj raczej chcę się skupić, tylko
że no ci ludzie są lekko tacy głupi. Także dobra, walimy tutaj ziomka na dziurę. Niestety nie zginął, nie, dobra, w ogóle co ja robię? Nie wiem, mam ostatnie 3 minuty 15 sekund. A kurna Masia bije jakiś netherytowych. Ja muszę napieprzać tych ludzi diamentowych. Nie, o, na przykład jego. Nie, no, no i kurna, no ale taki to spierdziela od razu. What? Pierdziele, dobra. Dobra, miałem pół serca, to nie zwróciłem na to uwagi. Ja nie wiem, naprawdę. Miałem dzisiaj generalnie wizję 3 matematyki, tak żebyście mi wybaczyć, ale mój mózg jest po prostu spalony i nie myślę zbytnio. Nie, no on ma w ogóle 3400 ranku. Czemu ja mam takich przeciwników? Dobra, gonię tego typa, mam to w dupie, naprawdę. To jest moja jedyna nadzieja. Ta osoba, moja jedyna nadzieja na nie utracenie pieniędzy w dzisiejszym filmie, nie? W sensie większej ilości pieniędzy, bo już sobie straciłem 20 zł, ale wiecie, o czym mówię. Dobra, mordo, wpieprzę się w tą pajęczynę, dobra. Tego walę, on też jest głupi. On kurna wygląda jakby miał 40 IQ. On musi zginąć, nie no, uciek. Stanie 2 minuty 20 sekund, nie no, błagam no. Błagam, przyjdź ktoś tutaj do mnie. Halo, słyszy mnie ktoś? Nie, naprawdę, nie, 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 bo to jest przesada. Jeszcze jakbym mógł free killi zabijać, to byłoby przeniesamowicie. No ale niestety, niestety wiadomo, jakby jest taka zasada, że free killi nie zabijam. No zresztą, jakbym zabijał free killi, jaki by to miało sens? Ja bym wszystko wygrywał, w ogóle pieniędzy bym nie tracił. Fanu byście nie mieli, o kurna, sorry za laga. Fanu byście z tych odcinków nie mieli. W ogóle, kurna, zczajcie to poświęcenie. Jak gram na kompie, który mi ścina, jak mnie więcej niż 3 osoby atakują, a pieniądze wam rozdaję za to, że wyzwanie nie zrobię. Naprawdę, przesada. No i oczywiście tamten spierdzielił typowo. A może ten nie spierdzieli? Halo, mordo, proszę, umcyj. Dobra, ziomek się zaplątał w pajęczyny. Dobra, 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 dobudowuję mu. Nie, no oczywiście, kurna, wyszedł jakimś cudem. Dobra, naprawdę, przepraszam, przepraszam, jak kogoś obudziłem u was w domu, ale po prostu nie... Nie, no już wpadłem w własną pajęczynę, proszę. Jeszcze mi się, kurna, pajęczyny weku marnują, znaczy, kurna, kończą. Mam ostatnie 50 sekund, a nikt nie chce zginąć. No bo każdy ucieka. Ostatnie 30 sekund, a wokół mnie nie ma żadnej persony, którą byłbym w stanie jakkolwiek zabić. No oprócz oczywiście tego free killka, który by się nie liczył. Może ty, nie wiem, MSG, daj killa, please. Daj killa, please, serio, naprawdę. Mordo, dobra, wyszedł, wyszedł ziomek. Dobra, ostatnie 10 sekund, nie, proszę. Proszę, wróć tu do mnie. Dlaczego nie umiera nikt? No i... Niestety, niestety, koniec czasu. Poproszę pace of carda na środek ekranu. No, a ja przechodzę generalnie do następnego wyzwania. Okej, a więc generalnie kolejne wyzwanie, które mnie zaintrygowało, to oszukaj kogoś na itemy w 5 minut, gdyż ponieważ uważam, że to będzie całkiem proste. Już nawet mam w głowie osobę, którą możemy oszukać. Także wbijam do Minecrafta, no i realizujemy mój plan. Oczywiście minutnik w tym momencie odpalamy. No ja wbijam do Minecrafta i szybko szukam osoby, którą mogę oszukać. Pracowanie generalnie teraz na Discordzie do takiego mojego widza, który jest dosyć głupi, tylko że nie wiem, czy on ode mnie odbierze. Jak nie odbierze, to do niego do Messenger. Jak nie odbierze, to do niego na Messenger dzwonię, bo on ma mojego tego, Mesa. Dobra, nie, dobra, dzwonię do niego na telefon. Dzwonię do niego na telefon, nie, naprawdę. On generalnie ma dosyć mało IQ, także wydaje mi się, że go będzie się dało oszukać, tylko żeby ode... O, o, siema, jesteś pocisk? Tak, jestem. Słuchaj, bo mam dla ciebie giga deala, nie? Wejdziesz na Discorda? No, mogę. Dobra, to wbijaj szybko. Dobra, ostatnie 4 minuty, nie? Ostatnie 4 minuty, widzowie. No. O, siema, pocisk. Co? Słuchaj, wbijaj na box PvP szybko, serio, bo nie mam czasu. Jestem. Dobra, jesteś? Słuchaj, mam dla ciebie generalnie giga deala. Ty tam, masz seta komety, nie? A, ja zdecham. Dobra, a masz jakieś odłamki fajne, czy coś? Mam chyba full kilka odłamków tego, nosorożca. Kurna, ale nosorożca to jakieś gówno, coś lepszego masz może? Chcę to wymienić na lepsze. Ale no, ale ile masz nosorożca? 23 staki. O kurna, dobra. Słuchaj, dobra, czekaj, pocisk. To, czekaj, kurna mać, dobra, chodź na spawna. No, jestem. Czekaj, masz te wszystkie w eku teraz? Tak, w szulkarze. Dobra, okej, okay. Słuchaj, słuchaj, generalnie sprawa jest taka. Czekaj, masz w szulkarze, ja tak? Dobra, słuchaj, bo ostatnie 3 minuty, nie? Generalnie, dobra, słuchaj, no. Dawaj trade'a, ja ci za nie dam, no, myślę, że o wiele lepsze itemy, ponieważ w tym szulkerze masz, no, kurna, w sumie 3/4 seta komety. Chyba nie ma jedynie bani w tym szulkerze, nie? To się nie wyświetla, bo na górze są tylko emeraldy. Także, no nie wiem, no za jakieś 5 staków, no. Ja się boję trochę. Czego się boisz? No bo to pewnie skam jest. No to nie jest... Pierdziele, po co bym miał cię, chłopie, skamować? Już odcinek był z te skamowania. Dobra, i tak tu nie gram, masz. Dobra, dobra, spoko. Masz. Dobra, trzymaj. Ja wiem, że to jest
też skan. Dobra, wygrałem widzowy challenge. Mówiłem, że się uda, widzowie. Pamiętajcie, w życiu, żeby coś osiągnąć, trzeba w siebie wierzyć. Montażysta daje motywującą muzykę. No i generalnie wygrałem. No i co, lecimy do ostatniego wyzwania. Ale ja pierdzielę, ile to jest odłamków. Dobra, nie, jeszcze zanim pójdziemy do następnego wyzwania, to ja to wymieniam, bo serio, to jest przesada. Możemy zrobić deala, że dla osób, które w tym momencie w komentarzu napiszą odłamek i swój nick, to będę mógł te odłamki mam rozlosować, bo no naprawdę jest ich sporo i myślę, że wielu osobom z was mogą naprawdę pomóc. Ej, ale tego jest serio wciul. Ej, kurna mać, co jest? Patrzcie na to. Ja wiem, że... O kurna, ponad stak odłamków Poseidona z tego wyszło. Ja pierdzielę, dobra. Ja to chowam sobie do Ender Chesta i lecimy do następnego wyzwania, już ostatniego. Okej, a więc ostatnie wyzwanie jest od nowicjusza, czyli zabij kogoś chodząc do tyłu w 5 minut. Generalnie totalnie wyobrażam sobie, jak to będzie wyglądało, bo nigdy takiego challenge nie wykonywałem. Ale no co, polamy minutnik i no co, ja wbijam do Minecraft. Okej, a więc ja w tym momencie wbijam się na bitkę, ogólnie minęło około pół minuty, zanim w ogóle tutaj przyszedłem, bo musiałem sobie jeszcze ustawić EQ. Także ja w tym momencie wychodzę poza linię i no generalnie nie widzę kompletnie, jak mam w ten sposób kogoś zabić, ale wydaje mi się, że po prostu pójdę na sam róg mapy, no i po prostu w miejscu będę w kratce się bił z jedną osobą i może w ten sposób kogoś takiego zabiję. Poprawiłem, napiszę do tego Danielixa. Ej mordo, chodź za mną. No kurde, nie, no nie bij mnie, sojusz. Nie, no teraz mnie będzie bił. Wydaje mi się generalnie, że totalnie mi nie wyjdzie. Wydaje mi się generalnie, że totalnie nie wyjdzie mi ten challenge, gdyż ponieważ po prostu tak się nie da po prostu grać, to jakiś typ cię bija, ty musisz tyłem od niego uciekać. Ale wydaje mi się, że po prostu muszę robić to w taki sposób, że idę do tyłu, stawiam po prostu kopłeby, no i biję ludzi w miejscu, nie? I w sumie wtedy się nie poruszam, a całkiem możliwe, że kogoś zabiję. Tylko oczywiście no tak ciężko się do kogoś przybliżać. Dobra, przepraszam za mój krzyk, ale po prostu siadam. Ej, nie, no dobra, nie. Ja już wiem, że ja straciłem te pieniądze, nie? Nie, no muszę kogoś z wami do rogu mapy. Danelix, proszę. Danelix, chodź za mną, please. Dobra. No nie, no i mnie murują jeszcze. Chodź za mną, ten Danelix. Gdzie on kurna jest? Nie, no ja pierdzielę, jeszcze zaraz zginę od jakiegoś kurna downa. Nie, no proszę, dobra, nie, no zostawcie mnie. Dobra, zostanie 2 minuty 20 sekund. Nie, widzowie, nie poddajemy się. Idziemy do rogu mapy, zamurowujemy się i tam postaramy się kogoś zabić. Dobra, znalazłem chyba idealne miejsce do po prostu pójścia, także cofamy się tutaj, opy. No i już w tym miejscu będę mógł normalnie, elegancko się bić z tą osobą. Ogólnie się chyba tylko 2300, znaczy tylko aż 2347 ranku, przez co wydaje mi się, że może być ciężko z zabiciem go. Ej, ale w sumie ich może zabiję. Dobra, wbijam się na górę. Dobra, okej. Dobra, i walimy ich. Oni są generalnie diamentowi. No nie, no się musi wpierdzielać ten walony derytowy. Dobra, stanie półtorej minuty, nie? Ja pierdzielę, zapierdzielne jeszcze. Nie, naprawdę, mam trzy serca. Ostatnia minuta. Ja pieprzę! Nie wiem, jak uciec. Nie wiem, jak uciec. Ale generalnie... dobra, okej, prosto do siebie. Nie wiem, czy to jest do tyłu, ale generalnie tak już przegrałem challenge, nie? Dobra, poddaję się. Macie tego kurna pace of carda. Proszę bardzo. Dzięki, że oglądaliście. Ja już normalnie, elegancko sobie lecę normalnie, bo po prostu wiem, że bym nie mógł im uciec, więc już wolę przegrać challenge niż stracić itemy komety. Także no co, ja kończę odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Siema!